spotkaniu trzeci raz święty Franciszku Patronie nasz. Święty Franciszku Patronie nasz, święty Franciszku Patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Odpowiedź przeprosimy o przygotowanie i sprawie. Za chwilę rozpoczniemy dwa święta, a potem będziemy śpiewali pieśń pod Twą obronę, Ojcze na niebie.
do wywiadu, kiedy przewodniczący do dzisiaj zapytałem księdza Józefa Żyłkę, co mamy zrobić. Czy odprawić uszczerzenie to w grosie albo w bazylce, to odpowiedział mi tak. A do łębie też przy takiej pogodzie lecą. Więc witam również hodowców. Gołębi podszowych, witam hodowców gołębi rasowych i drobnego inwentarza. Witam hodowców z Polskiego Związku Ptaków Śpiewających i Egzotycznych z oddziału opolskiego i zapraszam wszystkich do wspólnego roku, ale może nie tego skrzydłowego, ale tego lotu Janie, naszego lotu spotkania w wieże tutaj na Górze Świętej Anny przy tej dzisiaj niesprzyjającej pogodzie. I mimo mi z tego miejsca bardzo gorąco przywitać wśród nas. Cóż więcej powiedzieć, jubilata tegorocznego złotego zresztą, bo wśród biskup Gerard Kusz przeżywa 50-lecie świętych kaprańskich, jubileusz świętych kaprańskich i jako jubilata witamy go na Górze Świętej Anny i dziękujemy za to, że przyjął nasze zaproszenie. To prawda, jak ksiądz Józef to zapraszał, to było piękne, słoneczne wtedy usposobienie nie tylko księdza Józefa, ale słoneczna pogoda. Bardzo, bardzo serdecznie w imieniu wszystkich Was witam księdza biskupa Gerarda. Znamy go jako biskupa pomocniczego najpierw Oboru, a teraz od powstania Jezusa Bliskiej, biskupa pomocniczego Wilika. Witam Was wszystkich, którzy zgromadziliście się na Górze Świętej Anny, a wśród Was bardzo gorąco witam orkiestrę muzykantów, którzy dzisiaj przybyli na swoją doroczną wieczerzę. Skoro gołębie potrafią fruwać przy takiej pogodzie, to słyszeliśmy, że muzykanci potrafią również przy takiej pogodzie poprawnie grać. Bardzo, bardzo serdecznie Was witamy. A teraz, drogie siostry, drodzy bracia, poproszę księdza Józefa, aby wyznać po imieniu personalnie wszystkich przywitać. Franciszkańskie zawołanie, pokój i dobro, dziś jest bardzo wszystkim nam konieczne i potrzebne. Poszukujemy wartości, które mogłyby dzisiaj coś świat dać. W tym trudnym, niełatwym życiu potrzebujemy dobroci, a dobroć dotyka serca. Dlatego też niech gołębie serce będzie nam przykładem dobroci i wszystkim tego dobrego, pokojowego usposobienia z tego skarbca serca gołębiego chcemy dzisiaj wyprosić. A jest z nami w tej konferencji ksiądz Wojciech Szlachta z Polańczyka. Na Stalinie. Ksiądz Ogisyn Węgrzyn, Cyser, Sulejowa, Połopiotkowa. Ksiądz Laszkowski Henryk z Sao i Zielonej Góry. Ksiądz doktor prawa Mierzykowska z Uniwersytetu Opolskiego. Ksiądz Marian Hone, przeżycza zdrowiu. Ksiądz Bernard Eugeniusz z Mosiny, Środa Wielkopolska. Ksiądz Damian Gajdzi z Chorzowa. I ksiądz Stasi Gawel z Ostrowca Świętokrzyskiego. Razem konferencję będziemy wyobrażać to, w jaką intencją przyjechaliśmy, by pokój, by dobro było gościem w naszym sercu, by nasze serca stały się głębimi sercami, pełnymi tych wielkich, wspaniałych franciszkańskich dobroci, by te idee przyświecały nam w codzienności życia. A że łatwo jest, to i pogoda tutaj dzisiaj świadczy, a jednak są ludzie, którzy te trudy mają pokonać, tak jak waleczny, wspaniały dowód, który zawsze wraca do właściwego celu i ten cel osiąga. Dziejmy
Przywalam naszego gołębia, wytrwałego, solidnego, wykraczać te wartości, które są dzisiaj tak bardzo nam, światu konieczne. Dziękujemy za słowa powitania i wprowadzenia. Ten Ojczystwo jest tutaj na licznym i górze, byśmy mogli godnie uwielbić Boga niejednego, przedstawiennictwo święty Anny, co my tutaj w szczególny sposób jest przeprosiny Boga za nasze zdrowie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Rozgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Zobacz nam, Panie, swoje miłosierdzie. Daj nam swoje zbawienie. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Przez naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Jesus,
błagam Cię, Boże, Pani nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i rozsądnymi, a objawiłeś je prostaczom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Drodzy pielgrzymi, tu na tej pięknej górze. Drodzy współgłośne kapłani, ojcowie, świętymi rzeczem i ojcem Błażejem Chrystusem tego świętego miejsca na terenie. I oczywiście my, z różnych stron kraju, zgromadzeni tutaj, by o Dołem Pinsera. Nie zdarzyło się, żeby Dołem stał się jaszczędziem. Bo to jest to, że w górze. Dlatego witam Was i witam Połomnicę, które wreszcie wśród Was znajdują. Jesteśmy tutaj i podziękować Panu Bogu za deszcz. Ale ziemia jest zrobiona deszczu i wilgoci. I patrzcie, że tutaj jesteście, modlicie się i Pan Bóg daje ziemi deszcz. Bo wysycha Wisła, wysycha Odra i Świętło. Drodzy wodowcy, i wszyscy, których, dla których domu jest symbolem czegoś większego. Mianowicie tego, że tu na tej świętej górze, jak już drapaliśmy się, mamy ułatwione zadanie odwrotu w górę, podnieść się w górę, na skrzydłach modlitwy i na skrzydłach wiary. Jesteśmy tutaj, żeby umocnić naszą wiarę w Boga jedynego, Stwórcy nieba i ziemi, Ojca naszego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, którego trzeba wymienić, bo symbolem Ducha Świętego jest nie inny symbol, jak symbol Boga. Bracia i siostry. Wyczytałem, że symbol jest, że Bóg jest symbolem jedności. Że symbol zwiastuje jakąś misję. Bóg szczególnie ten podstawowy jest po to, żeby zwalczyć. Bo my przyjmijmy, ale też jakąś wiadomość. Jest posłańcem, posyła człowiekowi ważną wiadomość. I dlatego Duch Święty ma symbol gołej listy, dlatego, że Bóg posyła nam w ten sposób specjalną wiadomość. Słuchaj, miesiąc tutaj na tej ziemi, gdzie jesteś przeznaczony do lotu, czy słońce, czy deszcz, czy masz się w górę zbijać. A nie wciągać się po ziemi, od tego są różnego rodzaju padalce, jak czuły i inne stworzenia, które przebijają się ziemi. Ty jesteś przeznaczony do lotu. Co jeszcze wyczytamy? A wyczytamy, że Bóg jest symbolem miłości. Tak,
ofiary, wierności, ale ten jeszcze Bogu pokoju. I dziś jesteśmy na drodze świętego Franciszka dla synu, którego bractwo, życia i czcigodne ludowie go próbują, nie tylko próbują, ale również wyznają pokój i dobro. To są bractwa, dla których Franciszek wnosi się i Bogu pokój i dobro. Ale jest jeszcze coś, co jest ważne do podkreślenia, mianowicie tworzymy wspólnotę. Głowie dzisiejszym czytaniu na dzisiejszą niedzielę wniką jest Ewangelii takie zdanie, że być człowiekowi samemu. Dlatego Pan Bóg dobra na nowym erę. Ale też Pan Bóg chce, żebyśmy tworzyli wspólnotę i taką wspólnotą jesteście wy dzisiaj tutaj na tej dużej modlitwie głównej zgromadzeniu tworzycie wspólnotę. I zachęcamy się wzajemnie do tego, by wznosić serca ku górze. Bo nie tutaj jest nasza ojczyzna, ale nasza ojczyzna jest w niebie. I Bóg jako symbol tego lotu wyjść, niech nam zawsze o tym przypomina. Wy jesteście ludźmi, którzy tworzycie wspólnotę szczególną. To jest wspólnota ludzi, którzy sobie uczynili zgołem nie tylko symbol, ale rzeczywiście wspólnotę. Przyjacielem człowieka jest drugi człowiek, ale przyjacielem waszym jest także Bóg. Ta przyjaźń między człowiekiem a naturą jest tutaj szczególnie widoczna. Nie możemy żyć w samotności. Jako ludzie wierzący potrzebujemy tych skrzydeł, które daje wiara Kościoła. Potrzebujemy skrzydła wiary, potrzebujemy skrzydła modlitwy. I oczywiście też potrzebujemy tego, o czym święty Franciszek zasłynął, mówił, wprowadzania w życie dobra i wprowadzania w serca ludzkie pokoju. Bo zarówno pokój, jak i wojna mają swoje źródło w sercu człowieka. I dzięki mamy ludzi, którzy wnoszą pokój w nasze środowiska, w rodziny, środowiska pracy, biura, sąsiedztwa, tych jak będzie spokojniejszy. Bo świat jest dzisiaj niespokojny. I trzeba nam takiego pokolenia ludzi o gołębich sercach, którzy wprowadzają pokój. Ten pokój, który wychodzi z wnętrza serca człowieka. I dlatego cieszę się, że mogę być z wami, że mogę przewodniczyć tej świętej Eucharystii. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma pokoju, nie ma dobra, jeżeli nie ma miłości w sercu. To miłość, jaki jest tym, kto splata zarówno dobro, jak i pokój. Bo dobro dawane bez miłości jest niewiele razy i pokój bez miłości jest nic nie razy. To może być największy pokój z miłkami. To zamiast być spokojny. Tam się nikt nie denerwuje i tam nikt już nie wygłasza swoich chorób i tam nie ma tych, którzy chcą akurat na siłę uleczyć świat i Polskę. Tych drogich braciach i Polskę. Więc
Dziękuję Wam, żeście pomimo tej pewnych niepogody, nie deszczowej pogody, zgromadzili się tutaj na wspólnej modlitwie. Ta wspólna modlitwa jest wyrażem Waszej wspólnoty serc. I za to dzisiaj ja osobiście Wam dziękuję i cieszę się, że jest Was tak dużo. Żeście przyjechali z różnych stron kraju, aby tutaj mogli się być razem, uczcić Boga. Patrzyłem się w postać świętego Franciszka z Asyżu, człowieka o gołębiu serc. I życzę Wam, żeby Wasze serca zawsze były sercami gołębi. Ale to nie znaczy, żebyście nie pamiętali o przestrodze Pana Jezusa. Bądźcie tyczy, jak będzie, a prości, jak kołowicy. Potrzeba nam troszeczkę zdrowego rozsądku i mądrości, żeby nas nie wychowywali. Żeby nie powiedzieli, a to za tym głowę, żeby tak nie rozłapa. Nie bądźcie wychowani, tylko tu nie. A my się zajmiemy z tym innym. Więc te rzeczy, które wydawały mi się, że są niemożliwe do złączenia pamięci, to mi przypomina do zdarzenia. Czyli to są wytrowi, wolą przebiegłość, tym, co nazywamy prostotą, tym, o czym święty Paweł, o czym pamiętnik mówił, kiedy zobaczył na kamerach o dosłowie, który nie ma prawa. Bądźcie prostymi, ale równocześnie rosną i którzy wprowadzają życie i porządkują świat przed zasadami Franciszkowej, pokój i dobro. Amen. Odmówimy się z naszej łaski. Wiemy, że nie do Boga. Wszystkich rzeczy sprawnych i niewidzialnych i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który stoi w tej zrodzonej przed wszystkimi wiekami. Bóg Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój wzorny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z mojej dzielicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod podwórzem i łatwem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i po drugie przyjdzie chwale, są liczymy i umarły, a królestwo jego będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ojciciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera objawienie i chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jedną rzecz na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zjednoczeni Duchu Świętym, Najświętszej Górze Ludzkiej Modlitwy, zanieście do Boga na prośbę i błaganie. Do Kościół Święty, kierowanym posługą pasterzy, obecnego nazwiska Berarda, aby z głęboką wiarą i modlitwą głosił prawdę do Chrystusowej Ewangelii całego świata. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby panował w niej ład moralny, budowany na wierze Ojców i odpowiedzialności sprawujących w niej władzę. Przyjdzie Kościół. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wspólnotę chodowców i domenik, za rodziny, aby wspólna pasja i umiłowanie Bożych stworzeń odbierały serca nadal miłości Boga i tej miłości jednoczyły serca ludzi.
wysłuchania nas, Panie. Módlmy się o zdrowie dla chorych rodowców, którzy nie mogą być obecni na tej mszy świętej, a szczególnie o to powrót do zdrowia, które jest wskazany na Panie Szafa, jak proszę obecnego przez 20 lat na mojej edukacji. Ciebie prosimy. Wysłuchania nas, Panie. Módlmy się o prawdziwy pokój i zgodę między narodami, aby wszyscy ludzie się przyjęli wzajemną pomoc i miłość. Czy to prosimy? Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się na modlę, który Bóg zgadza swoje służby, aby wszyscy byli Ewangelii stać się światem za świata. Czy to prosimy? Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się na naszą wspólnotę, abyśmy kochali Boga całym sercem, abyśmy się jak Chrystus z nas umiłował. Czy to prosimy? Posłuchaj Pana nasze pokorne modlitwy, które do Ciebie zanosimy, daj to, o co prosimy, a także to, czego niosły nam się prosić, a posłuchaj naszemu zbawieniu, przez Chrystusa, Panu nam Panu. Amen. Tradycyjnie teraz nastąpi procesja z darami objawieni z kaplicy świętego Rafała Archanioła. Oczywiście przyniesiemy także kołówki, które postawimy tutaj na ołtarzu.
Jest, i tu, 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 i t
Wielka jest tajemnica naszej wiary. Thank you.
Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abym przyszedł do mnie, ale pomóż mi to słowo. Mój drogi, komunia święta będzie udzielana w następujących miejscach. Thank you.
Boże Ojcze, Prześwięty Sakrament, który przyjęty rozpal nas ogień Twojej miłości i spraw, abyśmy naśladując dobroć i apostolską wrodliwość świętego Franciszka, wyczynili się do zbawienia wszystkich ludzi przez Chrystusa Pana naszego. Poświęcenie nowych sztandarów. Bardzo proszę o podejście przed ołtarz nowych sztandarów. Jest to sztandar okręgu Lublin. Sztandar oddziału Turowi. Sztandar sekcji Panerniki. I gotowości do więzienia wolnym za przyczyną świętych pańskich niepokalanych dziedzictw więzienia i świętego Franciszka za przyczyn udziel pomocy wszystkim, którzy się wzywają i zachowaj ich poprzednich niebezpieczeń w dłuższym czasie. Prosimy się o to przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i
Chrystuchemno i imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz na wieki. Pomodlenie nasze w imieniu Pana. Stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Duch Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I teraz nastąpi moment, kiedy człowiekie zostaną wypuszczone z kraty i odreagowane. Thank you.
Dzięki. Zapraszam serdecznie, zapraszamy następnym razem. Myślę, że to będzie pierwszy raz z okazji takiej razy z wyścig, tak? Także się 110 razy zdarza, że to jest miło. Ale za to dzisiaj deszczu potrzeba bardzo. Wina sprawniona, może się to może poprosić, to do zobaczenia, bo Pan Bóg pozwolił, a znowu być. Kapelan Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, ksiądz Józef Żyłka. Od 1967 roku członek związku, a jak zostałem już kapłanem, wtedy myślałem coś, aby wnieść do związku coś pozytywnego. No wiadomo, że czasu dla gołębi nie ma za dużo, ale chciałem coś duchowego, coś też dobrego wnieść. I od 1990 roku postanowiliśmy razem z kolegami, że upamiętnimy nasze spotkania poprzez zjazd jakiś taki szczególny. I w 1990 roku tutaj w tej bazylice, gdzie był papież wcześniej, postanowiliśmy odprawić pierwszą mszę świętą. Było to 23 lata temu. I od tego momentu wtedy tylko poświęciliśmy jeden sztandar, pierwszy powojenny sztandar. I tak już co roku przybywa hodowców, przybywa sztandarów. Coraz szersze kręgi zatacza to nasze spotkanie, aby ubogacić się duchowo. Każdy człowiek poszukuje skarbów, jakichś skarbów, które by mogły go nasycić, ubogacić. A takim skarbem największym jest ludzkie serce. Ale to serce może być różne, może być dobre i złe. Dlatego od gołębia, tego gołębiego serca musimy się uczyć. A ponieważ święty Franciszek ma piękne zawołanie, pokój i dobro, i tego potrzeba dzisiaj światu najbardziej. Pokoju sumienia i dobrego sumienia. Pokoju serca i dobrego serca, i tego gołębiego serca wszystkim życzę, którym to przesłanie franciszkańskie chciałbym zadedykować i przesłać dalej.